Jest z nami pan Stanisław Żaryn, doradca prezydenta do spraw służb specjalnych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To na początek komentarz odnośnie słów Donalda Tuska, które wczoraj podczas rozmowy w stacji TVN padły. Aresztowano dziewięciu podejrzanych z postawionymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce. Mówi tutaj pan premier między innymi o podpaleniach we Wrocławiu. I tutaj mamy już jasne sygnały. Jak pan ocenia te wypowiedzi Donalda Tuska i taką narrację mocno zbudowaną na tematyce służb, rosyjskich służb? No trzeba tutaj kilka rzeczy oddzielić, bo z jednej strony rzeczywiście mamy do czynienia z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Ja przypomnę, że tych sabotażystów i dywersantów Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaczęła identyfikować i zatrzymywać jeszcze w marcu 2023 roku. W zeszłym roku zatrzymano takich osób, z tego co pamiętam, 16, więc to się dzieje i mam nadzieję, że jest kontynuowane w polskich służbach specjalnych i w polskich służbach kontrwywiadowczych, bo to jest realne zagrożenie i nowy etap rosyjskich działań wywiadowczych przeciwko Polsce. Wcześniej nie widzieliśmy siatki szpiegowskiej, która by tak mocno koncentrowała się właśnie już na aktach sabotażu, dywersji, czy wręcz takich pojedynczych aktach terroru, bo ja przypomnę, że ta grupa rozbita przez ABW w poprzednich miesiącach też miała zlecane pobicia czy próby podpalenia. Wiemy, to są publicznie znane przypadki, że to śledztwo duże jest kontynuowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast o jakich 9 osobach mówił premier, trudno powiedzieć, bo nie, ta wypowiedź była dosyć enigmatyczna i miałka. Ja mam nadzieję, że polskie służby dalej prowadzą ofensywne działania kontrwywiadowcze, bo takie prowadziły za czasów rządów poprzedników. To jeszcze ten wątek, który jest związany właśnie z tymi podpaleniami. Jak pan się odnosi do tego, czy ten Wrocław to jest tylko jeden z tych bardziej namacalnych przykładów działania służb rosyjskich? Czy możemy mówić w ogóle o aktach sabotażu, jeżeli chodzi o te wszystkie podpalenia, między innymi Marywilską i nie tylko? Ja tutaj nie mam żadnych możliwości wglądu w to, co realnie służby specjalne w tej chwili są w stanie ustalić. Ten przypadek wrocławski, który został jakoś wskazany przez pana premiera, rozumiem, że układa się w jakąś serię, ale powinniśmy oczekiwać jako opinia publiczna szczegółów tych ustaleń polskich służb, które służą panu premierowi do takich motywacji, umotywowania pewnych działań politycznych, o których również dzisiaj mamy coś usłyszeć. Mówię o tej komisji rządowej. Natomiast na pewno śledztwa z ostatnich miesięcy, śledztwa kontrwywiadowcze pokazują, że zmieniła się siatka zagrożeń dla Polski. Rosyjskie służby weszły mocniej w taktykę działań z czasów sowieckich, czyli wykorzystanie wywiadu do prowadzenia akcji właśnie takich sabotażowych, aktywnego wpływania i destabilizowania Polski. To rzeczywiście się dzieje i takie próby widzieliśmy już w poprzednich miesiącach. I to też wymaga zmiany w podejściu naszego kontrwywiadu. Ja wspomnę chociażby jedną historię, z którą się spotkaliśmy w poprzednie lato, to był bodajże sierpień 2023 roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że na Podkarpaciu zaczyna być niepokojący odsetek zakażeń legionellą. To właśnie wtedy również uruchamialiśmy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby sprawdziła, czy nie mamy do czynienia z aktem sabotażu.
ten scenariusz został wtedy wykluczony, ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że ta skala zagrożeń jest dużo większa i musi się to spotykać z odpowiedzią polskiego kontrwywiadu. Niestety sytuacja nie budzi mojego optymizmu, bo docierają do mnie informacje, że polski kontrwywiad wytycznymi ze świata polityki jest paraliżowany i jest potencjał kontrwywiadu przekierowany. Co to znaczy, że jest paraliżowany? Nie ma w tej chwili specjalnego zainteresowania kadry zarządzającej służbami, żeby takie działania ofensywne kontrwywiad prowadził. Służby w dużej mierze są w tej chwili wciąż skupione na audytach, a te działania, które podejmują, są działaniami niewystarczającymi. Taki obraz dochodzi do mnie od służb czy funkcjonariuszy, którzy wciąż w służbie pozostają i oni czują, że nie ma chęci ani ich zgody na ich ofensywną pracę na kierunku kontrwywiadowczym. Pan powiedział o tej komisji, która ma powstać. Komisja ma być nie sejmowa. Komisja ma się składać tylko i wyłącznie z urzędników, ekspertów i przedstawicieli służb. Czy prezydent, czy ośrodek prezydencki będzie miał jakikolwiek wpływ, czy jakiś przedstawicieli w tej komisji? Z tego co wiem, pan prezydent swoimi ustami przedstawiciela na Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w ostatnich tygodniach wskazał, że jest zainteresowany funkcjonowaniem takiej komisji, o ile oczywiście ona będzie komisją rzetelną i wiarygodną. Mamy tutaj do czynienia z takim ciałem, które niestety ma już w tej chwili pewną łatkę i obniżoną wiarygodność przez aktywność polityczno-informacyjną pana premiera, który bardzo mocno rozdaje ostatnio takie łatki współpracowników służb białoruskich czy rosyjskich swoim oponentom politycznym, więc to niestety tej komisji pracy nie ułatwi. Z tego co wiem, ta informacje żadne szczegółowe do prezydenta nie trafiły. Jak ta komisja ma funkcjonować? Wszyscy czekamy, jak rozumiem, na dzisiejsze ogłoszenie tych szczegółów przez pana premiera, ale też na formalne decyzje, bo ta komisja musi na podstawie jakiegoś aktu prawnego funkcjonować. Wygląda na to, że będzie to stricte rządowe ciało, a więc również poddane pewnej presji politycznej. I na pewno z tego, co mówił premier Donald Tusk, raczej będzie obradowało za zamkniętymi drzwiami, z dala od fleszów medialnych. Ale jeszcze jeden komentarz, bo to oczywiście też bezpośrednio uderza, możemy powiedzieć, w rząd Zjednoczonej Prawicy, między innymi w byłych ministrów. Mówię o ministrze Kamińskim, ministrze Wąsiku i panu jako też przedstawicielowi, jako rzecznikowi tych służb. Donald Tusk powiedział wczoraj coś takiego. Odzyskujemy kontrolę, nie było takiej kontroli. Mówimy tu zarówno o wymagających zbadaniach wpływów rosyjskiej agentury, czy generalnie Kremla na to, co się dzieje w Polsce i chcemy odzyskać nad tym kontrolę, co się dzieje na terytorium państwa polskiego na różnych szczeblach władzy i administracji. Czyli sugeruje, że tej kontroli i tych odpierania tego wpływu rosyjskiej agentury nie było przez te ostatnie lata. Pan premier, mam wrażenie, że funkcjonuje w jakimś takim politycznym amoku, bo te ostatnie jego wypowiedzi są bardzo agresywne i takie mało konkretne, o dużym potencjale manipulatorskim. Ja nie wiem, o co panu premierowi mogło chodzić. Faktem jest, że Polska jest w centrum wojny wywiadowczej, że Rosjanie chcą i próbują testować różne obszary państwa polskiego i takie działania podejmowały takie działania przy okazji chociażby kryzysu na naszej granicy z Białorusią, podejmują od momentu przygotowań wojennych i wojny przeciwko Ukrainie. To, co się dzieje w Polsce, jest rzeczywiście zupełnie czym innym niż sytuacja jeszcze sprzed kilku lat. Natomiast tezy jakieś, że polskie służby nie kontrolowały tego, co dzieje się w Polsce, a dopiero Donald Tusk jakąś kontrolę przywróci, jest nie tylko
tylko jakąś manipulacją, ale jest również bałamutne, bo z kolei wskazuje, że w tej chwili wszystko jest w 100% zabezpieczone i możemy być pewni tego, że nic się złego nie zdarzy. To jest nieprawda i to też może prowadzić do bagatelizowania zagrożeń. Polska jest w centrum wojny wywiadowczej i to wymaga nieustannej pracy i czujności nie tylko polskich służb, ale także przedstawicieli rządu i tutaj apelowałbym o odpowiedzialne działania też komunikacyjne. Odpowiedzialne działania komunikacyjne to jest jedno, ale jakby pan miał się odnieść albo ocenić działalność Antoniego Macierewicza, były minister obrony narodowej, który również w kontekście tych wpływów rosyjskich się pojawia. Donald Tusk buduje taką narrację, powiedział w taki dosyć enigmatyczny sposób, że ta pętla zaciska się, jeżeli chodzi o Antoniego Macierewicza i jego związki i jego wpływy. Jak pan ocenia karierę, czy też dotychczasowe działania ministra Macierewicza i też sposób, w jaki komunikuje takie właśnie, jak powiedziałam, enigmatyczne zarzuty Donald Tusk pod jego adresem? No to jest właśnie rodzaj takiej nieodpowiedzialności, jeżeli chodzi o wypowiedzi, bo premier atakujący konkretnych polityków opozycji. No tak, tu już padają nazwiska, prawda? Tak, sugerujący, że jakieś informacje o ich agenturalnych powiązaniach są w jego dyspozycji, to jest coś zupełnie nie do pomyślenia. Albo rzeczywiście są twarde fakty i w tej chwili pan premier Tusk ujawnił zainteresowanie operacyjne polskiego kontrwywiadu, co jest sprzeczne z prawem, albo mamy do czynienia z jakąś kampanią insynuacji. To czego by pan oczekiwał, że Donald Tusk wychodzi, pokazuje dokumenty, mówi tak, Antoni Macierewicz zrobił to i to, tak było tu i tu, no bo to już jest konkretne nazwisko, tak? Nie spekulujemy. Jeżeli schodzimy na taki poziom szczegółowości, to albo oczekiwałbym po prostu śledztwa, które bazuje na jakichś dokumentach i dowodach dotyczących działań agenturalnych konkretnych osób, albo mamy do czynienia z jakąś publicystyką, która jest prowadzona przez rząd i to jest zupełnie absurdalne. Pan minister Macierewicz budzi ogromne emocje nie od dziś. Jest człowiekiem od takich zadań specjalnych, zadań bardzo trudnych. Naraził się wielu środowiskom, które były bardzo wpływowe od zarania dziejów III RP. On miał bardzo duże zasługi w czasie wojny i walki z reżimem komunistycznym. Później podejmował szereg działań. Czyli jest pan spokojny o postać Antoniego Macierewicza? Ja mam wrażenie, że minister Macierewicz naraził się wielu środowiskom, natomiast ten sposób zachowania Donalda Tuska absolutnie nie buduje żadnej wiarygodności tych tez i zarzutów, które... To jeszcze zapytam, bo jeżeli już mówimy o konkretnych nazwiskach i o konkretnych osobach, zapytam się o pana opinię, czy też wiedzę, albo dotychczasową działalność takich osób jak Leszek Sykulski czy pułkownik Krzysztof Gaj. Co pan sądzi o tych dwóch postaciach, bo one też pojawiają się w kontekście Antoniego Macierewicza? Leszek Sykulski rzeczywiście jest postacią bardzo kontrowersyjną, postacią, która też zmieniała swój sposób funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Człowiek, który w ostatnich latach jest dla mnie, czy był jednym z głównych propagandystów prorosyjskich. On powtarzał szereg takich tez wyjętych żywcem z rosyjskich przekazów medialnych tak zwanych, czyli człowiek, który sprzyjał niestety i wspierał przekazy rosyjskiej propagandy jako jej rezonator. To jest też człowiek, który buduje w Polsce środowiska, które nazywam środowiskami fałszywego pacyfizmu, czyli człowiek, który odwołując się rzekomo do jakichś ważnych idei związanych z pokojem, de facto wspiera w chwili obecnej też narracyjnie Rosję, wzywając do porzucenia Ukrainy przez Zachód. Także to jest człowiek, który absolutnie jest przeze mnie traktowany jako propagandysta. Natomiast znowu wracamy do pytania, czy pan premier wskazuje na niego jako kogoś, kto jest w zainteresowaniu kontrwywiadu, czy też uprawia jakąś analitykę związaną z działalnością publiczną tego pana, bo to
powinno być jednoznacznie rozgraniczone, a mam wrażenie, że premier to wszystko miesza. I jeszcze ta druga postać, pułkownik Krzysztof Gaj, który pojawił się w jakiejś komisji do spraw weryfikacji służb w OSI, czy którejś z komisji, która wtedy właśnie w tym okresie działała. Czy pan zna tę postać? Na pewno pan zna. I co pan o niej sądzi? Oczywiście pan Gaj jest mi osobą znaną. To jest człowiek, który był również wymieniany jako bliski współpracownik ministra Macierewicza. Człowiek, który miał w przeszłości kilka dziwnych dla mnie wypowiedzi. Trudno mi oceniać, na ile poważne zarzuty są wobec niego. Ja tego człowieka na drodze zawodowej swojej nie spotkałem. Nie chciałbym tutaj przesądzająco się wypowiadać. Natomiast znowu wskazuje na pewną... powinniśmy oczekiwać jakiejś odpowiedzialności za słowa Donalda Tuska, bo jeżeli on ma jakieś konkretne rzeczy do przekazania, to powinien to robić w oparciu o dowody, fakty, a nie siać jakieś insynuacyjne tezy, że ten człowiek czy inny może się spodziewać zarzutów. To jeszcze na koniec, zaraz naszym gościem będzie pan Mariusz Suchoń, polityk, Trzecia Droga, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czyli obecnie mający dostęp czy wiedzę na temat działania służb. Ale jeszcze na koniec, pojawiło się nazwisko Marka Dukaczewskiego, byłego szefa Wojskowych Służb Informacyjnych. Wszystko gdzieś się łączy i prowadzi nas do tego tematu w WSI. Marek Dukaczewski najprawdopodobniej ma decydować o tym składzie Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Czy pan nie uważa, że jest to nieco chichot historii i chichot obecnych działań? Ktoś, kto był związany z wywiadem sowieckim i kształcony de facto w tej narracji, teraz ma tworzyć Komisję do Badania Wpływów. To byłby rzeczywiście chichot historii. Jest pytaniem i postawić należy to pytanie otwarcie, czyim wysłannikiem jest Marek Dukaczewski, gdy w mediach, dokładnie w Radiowej Trójce, mówi o tym, jak ta komisja będzie funkcjonowała, a nawet kto i jak będzie pisał raport końcowy z tej komisji, bo taki był sens tej wypowiedzi pana Dukaczewskiego. No to byłby rzeczywiście absurdalny pomysł, żeby taki człowiek miał wpływ na komisję badającą wpływy rosyjskie, ale niestety obawiam się, że tego typu eksperymenty rządzący mogą próbować przeprowadzić, bo to jest środowisko, które było zawsze gdzieś na zapleczu Platformy Obywatelskiej w ostatnich latach i wspierało tę partię, także nie wykluczam, że takie kadrowe zasoby będą z tych kręgów jakoś tam pozyskiwane albo jeżeli chodzi o członków komisji, albo to zaplecze eksperckie. Niestety te sygnały, które mamy, pokazują jednoznacznie, że ludzie, którzy odpowiadali za pewne rozmiękczanie systemu bezpieczeństwa państwa w latach rządów PO-PSL, wracają teraz na różne ważne stanowiska, czy w samych służbach specjalnych, czy przy okazji chociażby Komisji Sejmowej do Spraw Służb Specjalnych, czy przy okazji Komisji do Spraw Pegasusa. Tam wszędzie są ludzie, którzy byli za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej zaangażowani w prace związane z resetem, tym hasłowo resetem między Rosją a Polską, resetem politycznym, który przeniósł się później również na współpracę służb specjalnych. Dziękuję bardzo za ten głos. Pan Stanisław Żaryn, doradca prezydenta RP do spraw służb specjalnych, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.